Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś Ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do Twojej dyspozycji. Znacząca podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych może istotnie wpłynąć na stan portfela osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe. Osoby samotne, te z niewielkimi dochodami, nie przekraczającymi wartości 3000 zł, tylko z jednej pensji, renty czy emerytury, muszą utrzymać siebie, swoje lokum i nierzadko kupić leki. Inflacja nie ułatwia im zadania, ale ze wsparciem w przypadku odpadów idzie samorząd. Zasadniczo osoby samotne, te o najniższych dochodach, obecnie również są częściowo odciążane z opłat za odbiór śmieci naliczanych w suwalskim systemie od gospodarstwa domowego, a siłą rzeczy dwu- i więcyosobowe gospodarstwa odpadów produkują więcej niż te najmniej liczne. Dlatego w środę radni pochylą się nad uchwałą niosącą dopłaty dla osób samotnych z najskromniejszymi dochodami. Projekt zakłada wsparcie dla samotnie zamieszkujących w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny i osiągają dochód nie większy niż 3800 zł. Wysokość wsparcia ma podlegać gradacji. Ci z dochodem nie przekraczającym 3000 zł uzyskają 30-złotową pomoc w skali miesiąca. 20 zł miesięcznie trafi do osób z dochodem większym o choćby 1 grosz, ale nie przekraczającym 3500 zł. Ostatni poziom wsparcia 10 zł na miesiąc adresowany będzie do osób samotnych, których konto zasila co miesiąc wartość nie większa niż 3800 zł. Oprócz kryterium dochodowego wspierani muszą spełniać jednak jeszcze szereg innych warunków. Między innymi nie posiadać zaległości w zobowiązaniach na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach czy segregować odpady.